radio sobie włączymy samo, a no, a potem wyłączymy. Kolejny 3, jestem gotowy. Jak tam Cold 2, gotowi jesteście? Nie, Cold 2-1 jeszcze odpala. To grupa Cold 1, kołujemy z west rampy drogą Alfa do punktu oczekiwania przed pasem 08. I kolejności Orzeł, Krzycho, kapitan. Trójka zrozumiałe. Trójka zrozumiałe. Cold 2-2, zgłaszam kontrolny do zawisu. Dajcie mi jeszcze minutę, bo musiałem tutaj drugi raz odpalać. Jeden Colt gotów. Powiedzcie mi, tutaj nie ma kontroli dla nas przez Magica, nie? Nie, nie ma. Ale zgłaszamy sami dla siebie cały ruch. My kołujemy drogami Alfa, drogą kołowania Alfą do pasa 08. Przyjął. Trójka jest gotowa do zapisu? Gotowa. Dobra, to Colt 2 flight będziemy także drogą kołowania Alfa do pasa 08. A gdzie wy jesteście, że Alfą chcecie kołować? Do punktu oczekiwania przed pasem 08. All flights, Magic is Sunrise. Hej, grupa Code 1. Kołujemy na pas 08. Czekamy na Code 2. Schody w prawo się ustawimy. Przyjął. Nie zatrzymuję.
7. Touch one, Magic, stand by. Jak sobie przejdziesz na pracę kanałową, to jest chyba na drugim kanale przypisane. Dodge Magic, Roger. Tak, tylko nie pamiętam tego przycisku. Który to jest przycisk? Zapomniałem. To jest na środkowej konsoli. Na tym kwadratowym panelu, tak? Tym małym czarnym? Tak. To jest ten pierwszy od... Magic, to UZ-1-1. Wystartowaliśmy, jesteśmy przy Sukumi. Przemieszczamy się do Waypoint 1 Mid. Dobra, musimy pokrywać, bo widzę, że Huey za nami się wciskają, zamiast przez. Huey One Magic, Roger, continue, abstract. Dobrze. No taka z nich osłona jak Mi-8. Wciskamy się za was, bo wy macie waypointy, my nie. To do przodu jedziemy. Taka z was osłona jak kurwa, one z naszych tutaj. Huey One Magic. Enfield 1, Magic. Raz, że się zmieścimy, a dwa, że zobaczycie z polu. Bunkers, pra... Zero. Ja sobie nie życzę takich komentarzy. Code 1, 2, Patisi, clear to taxi to runway 26. Teraz jestem śmiertelnie poważny. No sorry. Dziękuję. Zgłaście, jak będziecie gotowi. Schody w prawo, panowie. Co dwa. Cztery.
No, startowałem nie na pełnej korekcji. Dante, w razie co trzymaj dzisiaj troszkę większy dystans. 2-2 przyjął. Lepiej wspinuj wskaźników, Dante. Szefie to Uzi. Jesteśmy za wami. 1-2 przyjąłem. Jesteśmy praktycznie nad punktem spotkania. Przyjąłem, nasza wysokość 10 tysięcy. Przyjął, 25. Mówię, jesteśmy świadomi dwóch grup nieprzyjaciół, jedną na 7 na 30, 2 razy 27 i nie jeden na tej chwili od nas w 270. Kolejny to już w momencie nieagresywny. Szefie, to Uzi przyjąłem, na razie pozostanę na 10 tysiącach, żeby w razie czego uciec. Wojeczka, straciłem cię. Jestem poniżej pod tobą, wiesz, patrzę na zegary, właśnie trochę się tam martwię, dlatego nie próbuję go katować. Okej, przyjąłem. Magic Chevy, 2 tu shipy nieprzyjaciół z 330 i 270, to hot w tym momencie, advice. Chevy 1, Magic, Roger,
widzę. Magic, Dodge One Spike 29. Airfield One, bandyci, bra 060, 25 mil, 30 tysięcy hot. Airfield One Magic, angażujemy się. Fox 3. Chevy One Magic, Chevy One Magic, disregard West Group, disregard West Group at this time. Copy disregarding, turning east. Fox 3. Klak będzie. Wow, ale mega lag. Airfield 1, 2, Rorok czy co? Nearest threat, bra 055, 15 miles, Angels 30. Ja już się prowizorycznie odsunąłem na waszą lewą, nie, żeby was nie zahaczyć, jak was zawiesi. Skryny to se róbcie z traka, a nie w czasie gry. Enfield 2, Enfield 1, gdzie jest? Magic 1, Magic, Bandit, bra 050, 8 miles, Angels 27. Enfield 2, Magic. Enfield 2, go ahead. Airfield 2, obierzcie kurs 065 i Buster, Buster. Copy, Airfield 2. Cold 2-1, podaj mi temperaturę gazu. W okolicach 57. Wy tankujecie teraz? Kończymy. Przerwijcie tankowanie i Green Vector 240. Magic 7, Spike 29. Uzi Spike, Uzi Spike. A co tam u ciebie? 2, 2? Pod czerwonym. 80. No tak, ja mam tak w okolicach 6, nie? Airfield 2, Airfield 2. Zwolnić dla was trochę? Czy dacie radę? Na razie dajemy radę. Jak tam dwójka i trójka u mnie? Poprawka, poprawka. Airfield 2. W zasięgu, obserwuję zegary cały czas. Trójka w zasięgu, temperatura na zielonym. Tamte możesz sobie trochę zrzucić na obrotach, nie? Na wirniku. Chevy One Magic. Trochę paliwa zrzucimy i będzie lżej. Mamy zapalenie, ale i właśnie wylecie na waypoint pierwszy, tylko że mamy przed sobą Mini 29 i jesteśmy oni spajkowani. Czy mamy angażować, czy nie? Chevy 2 negative, Chevy 2 przechwyćcie 2 SU-25, bra 360, 20 mil, 8000. Okej, zrozumiałem. Tak, dziękujemy. Dodge 1, Green Vector 220. Dodge 1, Magic, Green Vector 220. 220, Dodge 1. Proszę, jak tam ma dziesiątka? No jest. Aha, i tylko tyle. No ja od początku maja to mniej więcej w domu nie było, jak było. Magic 220, rozumiem, że to w ruch robi spajka, tak? Uzi Magic, z jakiego kierunku macie te spajki? Teraz trochę do tych iskier wróciłem, bo co tydzień w piątek organizuję spotkanie wirtualnych biało-czerwonych iskier z oryginalnymi biało-czerwonymi iskrami. Magic, północ, no proszę. Najbliższa grupa 90 mil. Ten czek, co zrobił moda, też będzie?
jak będzie z model lotu prawdziwych i z tych jak kontrolą zmieniał model lotu. A tam na razie z animacją, na razie jest problem, bo Iskra nie chodzi pod open beton, tylko pod stable. Coś tam jest dość nieszczęsne. Jak to w DCS? To jest ten sam Czech, co zrobił 16, nie? Dla demo team. Lukas, Adamek? No. A mamy 17 km do waypointu pierwszego wyczekiwania. Co, siądziemy sobie? Jak się nie poubijacie, to sobie siądziemy. Dodge 1, Magic, resume mission, continue as practice. Dodge 1, resume, continue with mission. Spring 1, wyczekacie od Dodge 1 na komendę, że możecie wchodzić, tak? Chevy 1 i tu, jak tam u was? Puszczacie już atak? Chevy, tu zwróciliśmy tego... Tak, od Dodge 1. No i teraz lecimy na waypoint pierwszy, żeby się spotkać z Pinkiem 1. Magic to Uzi 1, wracamy na waypoint pierwszy, spinamy się, oczekujemy na dalsze rozkazy, czy możemy atakować cel. Stawiam, stajesz. Chevy 1, Magic, repeat, confirm, you are on station. Confirm. 16:38, tak? Trójka? Break, Uzi 1, możecie atakować, Chevy jest on station. Magic to Uzi 1, przyjąłem, będziemy wchodzić. Da, Magic, Enfield 2, Grand Slam. Anfield to Magic, Roger. Dodge, jak daleko macie od celu? 10 mil.
Kurwa, tego waypointa chyba mamy nad tą górą. Dwa. To co, będziemy starać się na górę przelądować? Na razie ominiemy, mamy 5 km jeszcze do... 8,5 minuty do celu. Tego. No, dodge mają 10. Skończyli tankowanie i mówili, że przystępują do ataku, mają 10 km. Dobra, zawijemy sobie w prawo i się wdrapiemy. Pomału nabierzemy wysokości. Kapitan, jesteś? Jestem na swojej czwartej. Ja troszkę przyspieszę, żebyście, bo w prawym zakręcie wam Magic, będzie ciasno. One, jestem cały czas spajkowany przez 29.3. Dla was no factor, oni są teraz w walce z naszymi Hornetami. Kopię. Magic Tech leży, bogi z bra 330, 470. Proszę mi was. Station calling, say call sign. Magic 71, mamy dwie grupy nieprzyjaciół, jedną na 33, jedną na 03. Potwierdzam, dwie grupy, aktualnie północna grupa schodzi na Colt, północno-wschodnia grupa jest Hot. Potwierdzam. Zwracam na północno-wschodnią, informuj nas o północno-zachod. Magic Enfield 2, Grand Slam. Copy Enfield 2, Enfield 2, commit group RA 350, 25 miles, 36,000, tracking west. Dobra, trzeba trochę podciągnąć, żeby się wspiąć. Trzewi 2, do Magic. By break, break, Chevy 1, commit group, bra 035, 40 miles, 25,000, hot. Copy, commit. Chevy 2, Magic. Wspiąłem, czekam, dwójka, trójka jeszcze się spinają nad górę. Ja lecę za wami cały czas gdzieś tutaj. Wizual z nimi. Dostaliście już komendę do wejścia, czy jeszcze nie? Bo nie jakoś nie załapałem. Nie dostaliśmy jeszcze komendy do wejścia. Dobra, ja zgłoszę do Magica, że jesteśmy w pierwszym waypointie i oczekujemy całością. Magic, Colt 1-1.
Colt 1-1 Magic. Magic Colt 1-1, zgłaszam grupę Colt 1 i 2. W pierwszym waypointie oczekujemy na zgodę od Dodge 1 dla Colta 2 na wejście i potem od dalszą naszą. 2 spada. Kapitan Colt Dodge 1 przyjął. Powtórz Dante. Dwójka is going down, dwójka is going down. Znowu? Break, break, Chevy tu, commit, group, bra, 3, 2, 5, 60 miles, 26,000. Magic, Dodge 1. Dodge 1 Magic, standby. Break, break. Magic Colt 2. Colt 2 Magic. Moja dwójka spadła właśnie. Jesteśmy tylko Colt 2-1 i Colt 2-3 w tej chwili. Magic przyjął. Magic, Dodge 1, u mnie trójka została, jest uszkodzony, wraca na trawę. No dlatego w prawo odbiłem. Magic, Chevy, teraz mamy z wiatrem. Down, we're going back. Spike, MiG 29 room, bra 30. A się pan wiatrze. Chevy 1, Chevy 1, Chevy 1, commit group, bra 29, 50 miles. 29,000 hot. Osiadamy. Copy. Prawo. Już tutaj robimy drugie kółeczko. Chyba, że siadam. No dobrze, a nie siadamy na chwilę? Siadam na chwilę. A, Roger, dobra. Siadam, chcę odciążyć ten silnik, bo raz właśnie zdrapałem. Luz, rozumiem. Luz jeden, misail. Uzi 1, Uzi 1, Green Vector 180, Scrum 180, Uzi 1. Magic Springfield 1. Springfield 1, stand by, Uzi 1, Scrum 180. Z1 przyjąłem Scrum 180. Chevy 2-2, Chevy 2-2, target 227, bra 3-0-0-25 miles, 19,000 hot. Dobra, Colt 1-2 przy ziemi, dajcie mi dosłownie chwilę. Bra 275, 13 mil. Tak, my już tutaj z nimi angażujemy, ja.
1-3, grupa na ziemi. Grupa Colt 2 składająca się z jednego z Uzi 1, też na ziemi. Magic, resume mission. Chevy 2 Magic. Chevy to go. Dwa cele w cząstkę. Mamy wracać na nasz kap, czy jakieś inne cele? Wracajcie na kap. Uzi 1 Magic. Przyjąłem. Magic Springfield 1. Springfield 1 Magic go. Zniszczyliśmy ostek na swoim barze. Pytanie, czy możemy teraz wlecieć do połączu, czy mam sam radę do zapalenia? Tak, łom jest zabezpieczony. Czuję. Magic Enfield 2, on station, Grand Slam. Zaobserwowałem właśnie chyba odpalenie z ziemi rakiet, jakaś maszyna poszła w dół. W okolicy Farpa, w okolicy celu dla Uzi. Uzi 1 Magic. Uzi 1 Magic. Magic Chevy 1, visual confirmation, 3 ground targets destroyed around waypoint 2. Magic, we are being a fuel. Copy, to był Chevy 1, czy Chevy 2? Chevy 1. Copy, Chevy 1, leciec tankowca, Chevy 2, commit group, single group, bra 070, 55 miles, 33,000 hot. Chevy 2 przyjąłem. Będziemy angażować. Enfield to fuel and weapons today.
standby, Delta 2. Mały migany, leci cholera jasna. Dobra, wylądzuję. Dodgeman 3. Bardzo, czy ty potrzebujesz jakieś wektory gdzieś na jakieś bliższe lotnisko, czy wracasz na tarawę? Wracam na tarawę, zrobię podejście, zobaczę jak będzie wyglądała kwestia temperatury i że jeszcze tutaj wyląduję. Copy. Magic Cancel 2, 9 długich, 4 krótkie i paliwo... Wracam. Powtórz paliwo. 6 ton. No może nie ton, ale 6000 funtów, o tak. Paliwo 3000 funtów. No 6000 najmniejsza ilość paliwa. Kapitan, paliwo mniejszego gościa to 6000. Tak jest. Airfield 2, commit group bra 040, 50 miles, 35,000, tuship flankers hot. Airfield 2, Judy. Dodge Magic, jak u was? Magic Dodge 1, ja jestem Winchester, skrzydłowy wykańcza cel na sekundary i jeszcze jakieś 5 minut będziemy się zbierać. Czyli śmigłowce jeszcze nie mogą wchodzić? W tym momencie została zniszczona opelotka twarda, czyli SA-9 i SA-13 nad waypointem, także tam można. Mogą tam być jakieś manpady, nie jestem w stanie potwierdzić. Copy that. Break, break, Colt. Czy przyjęliście? Wiadomość od Dodge'a. Colt 2 przyjął. Colt 2 Magic. Colt 2. Informacyjnie dla ciebie w tej chwili Singleton Huey na Colt 2. Moja trójka została wywalona przy touchdownie. Copy, Colt 2. Wracam z Freezen, miałem crasha, DCS-a i lecę. Chcesz poczekaj. Tak, tak właśnie myślałem, że wraca, że już nie chciałem się na TS-a przełączać, żeby mi nie wywaliło od TS-a. Czekam na ciebie tutaj na tej polanie. Powiedz mi, daleko jesteś? No niedawno wystartowałem, tak jak się na tą górę nie będę tam wspinał, bo to bez sensu, nie, polecę dołem tam. Tak, z prawej strony ją będę. Tak, dołem. Zapomniałem o tym crashu przy lądowaniu, kurde, tylko pod twoim powodzeniem. Ja tyle, co ci chciałem mówić, nie? Ale widziałem, że już cię przechyliło, to już wiedziałem, że cię wywaliło. No dobra, no palę rurę, tak? Na granicy przepalenia. Magic Dodge 1, znowu silnika. Dobra, tylko nie przepal go, nie? Skarpi są angażowane przez naszych na północnym wschodzie. Ja mam jeszcze... Nie, mam ten... Obroty mam zrzucone, więc wiesz, główne tak, paliwo zdjęte, więc raczej, może nie przepalę, no, patrzę, kontroluję. No, ze spokojem, ja mam pół zbiornika, także mogę na ciebie poczekać. Szefi tu. Colt 1-2 na posterunku. Zawanianicze. Jeden przyjąłem. Ja mam 11 tysięcy, Szefi 2-1-2-2 ma 8 tysięcy paliwa. No i wystrzeliliśmy bodaj 3 rakiety. 3 abramy. W sumie wystrzeliliśmy po 5 abramy. Kapitan, Szefi, tu commit single bandit, bra 70, 55 miles, 23,000, hot, speed 29. Okej, przyjedźmy. Na 5, na dobrej. Włączamy wszystkie światła w jedynce. Airfield 2-1, Bandit Bra 06, 3, 20 miles, Angels, correction,
9000. Dodge 13 Magic. Dodge 13, standby. Airfield 2, be advised. Fast moving, bra 340, 40 miles hot. Airfield 2, copy. Dodge 13 Magic, go. Prośba o podanie BRC na aktualnej trawie. Trawy. BRC trawy 220. Dodge 13 przyjął 220. Call 2 Magic. Call 2. Moja trójka w tej chwili wraca do nas z lotniska. Mógłbyś podać mi odległość między nami w tej chwili, jaką ma? Stand by. Zaczekaj, Colt. Jaki Enfield 2-1 u ciebie? Paliwo, rakiety? Rakiety jedna długa, dwie krótkie i paliwo 4.9. Copy that. Break. Dodge 1. Scram 270, Scram 270. Scram 270, Dodge 1. Dodge 1, green vector 245. 245, Dodge 1. Springfield, stan paliwa. Daleko od tej góry Viper jesteś? No lecę, stary. Nie no, domyślam się, spokojem, tylko wiesz, chciałem tak mniej więcej wiedzieć. Dodge, jak daleko masz jeszcze do niej. Dodge, dwa Harriery, 1-1-1-2. No, nie jestem za bardzo w stanie się ocenić teraz. Trzeba będzie usiąść gdzieś w lesie. Roger. Copy. Możecie właściwie siadać. Jak macie jakiś teren przygodny, to siadajcie tam, gdzie jest płasko, to... Commencing. Cold 2 Magic. Niestety się kurwa zgubiłem trochę. Cold 2 Magic. Co z tą odległością? Dowiem się. Powiedz mi... Cold 2, 4 musisz szukać u siebie. Wy jesteście Huey, tak? Tak, dokładnie. Dobra, to wydaje mi się, że masz drugiego Huey'a na kursie 2.6013 mil. Przyjął, dzięki. Dodge 1, disregard.
Bandit, turning cold. Disregarding. Weszła. Enfield 2, oni zawrócili na północ. Ja bym tutaj sugerował na jakieś 2-4-5, żeby 7, ich nie prowokować, może po prostu odlecą. 75, 0-75. Copy, Enfield 2. Magic, Dutch One. Lecę, staram się, nie bardzo mnie teraz, bo już zapomniałem o pieprzonym kompasie. Mamy jeszcze jeden cel do zniszczenia, musimy dotankować paliwa i odrzucić osobną bombę. Magic się wyjęła, no kontakt lub Texaco, tak. Leper, to na spokojnie. A nie, bo nie możesz lądować. Moment, moment. Okay. To spróbuj go chociaż w miarę ustawić. Nie będę lądował tym razem. Nie, nie, wytrymuj sobie i w locie go spróbuj, chociaż wiesz, mniej więcej ustawić w kierunku, w którym powinien być. Dutch One, w takim razie jak macie tego tankowca nad sobą praktycznie, więc... Ale nie robimy teraz za bardzo. Chociaż nie, zaczekajcie. Flankery wróciły. Czego nie rozumiesz? No, po co teraz mam coś ustawiać? No, żebyś miał ten kompas, nie? Dutch One, stan paliwa? Czy nie chcesz? A, dobra, ja wiem, nie więcej wiem, gdzie mam lecieć, no. Dutch One, krążcie na razie w tym miejscu, gdzie jesteście. Dutch One, Free Magic. A ja się może podniosę i flarem ustrzelę, żeby mniej więcej widział. Nie, ze spokojem, ja mam zamiar wystartować i podlecę po niego. No okej. Okay. Dam ci znać, jak będziemy zbliżać do góry 020. I będziemy wchodzić, nie, tam do akcji. Zrozumiałem, 020, jak odległość? 55 mil. Znaczy łatwo, nie zrozumiałem. Chevy to Magic. Chevy 2 Magic. Chevy 2, misja jest wasza zakończona. Możecie zejść ze stacji. Kierujcie się na razie na kurs 170. Znaczy chcieliśmy zatankować. Możemy zatankować i polecieć na COVID, bo teraz mamy trochę mało paliwa. Chevy to Cap i w takim razie kierujcie się do tankowca Texaco. Okej, przyjąłem. Magic Chevy 1, Texaco reporting at 307 MHz. Capital flight, Texaco frequency 307. Magic, touch 1, spike 29. Jogi, spróbuj drosnąć teraz. Bra 335, 25 mil, 17 tysięcy tracking quest. Dodge 1, 2, odchodźcie na 240. Wychodzimy 240. Viper, w górę na godzinie 11. Wysoko. Jogi, następnego wyszedłem na północ na 18 000. I see you. Dobra, to już idziemy tutaj w lewo obok góry i będziemy czekać, czy tam Magic nam pozwoli, czy nie. Będziemy krążyć najpierw w powietrzu.
puszczałeś mi te flary, mogłem nie widzieć to tego. Tak, tak, widziałem tam. Cold 2 Magic? Cold 2, standby. Yogi, jesteś w Merge'u, groźniejszy jest na 17 tysiącach na hot. A nie chcę wylatywać za góry, bo tam jeszcze coś jest aktywne. Okay. Yogi 030, 5 mil, 22 tysiące, hot. Pamiętasz ile czasu
zeszło wtedy, że to musiał w miarę unieszkodliwić, tak? Wiesz co, no tam pamiętam pociągnął go z rakiet centralnie w niego i gdzieś tam siadło, nie? Ale ja wcześniej robiłem tam przeloty 3-7 miniganami. No tak, no nie wiem, no ale dobra, no chyba 7 minut to nie jest jakoś długo, tak, możemy go czekać. Czekamy na nich, czekamy. Nie będziemy zgrywać kozaków, nie? No, staram się Ciebie obserwować tutaj, ale Ty też musisz gdzieś tam uważać na mnie. Możesz na razie, wiesz, poluzować trochę, nie? Żeby się czasami zderzyli za chwilę. Ja się tak postaram, tak jak teraz, kręcić kółka i tyle. Magic. Powyżej połowy, no bo startowałem z 85%, no. Bardzo. Dobra. Copy. Springfield. Springfield 1, Springfield 1. Kierujcie się na tankowiec Shell 1, który jest na waszym kursie. To są nasze piwo, wiemy tylko z Shellu. Roger, dobra, wystarczy, przyjął. Najgorzej, że ci strzelcy nie reagują na czołgi, bo tak wiesz, tak można byłoby ewentualnie, wiesz, wpadać, tak jeszcze. No, niestety, strzelcy czołgów nie widzą. Magic Dodge 1, właśnie kończymy przebranie. No, to miałoby dla nas tam zostać mniej więcej, tak? Tylko to ja pamiętam, to tam były dwie czy trzy pelotki i czołg do zniszczenia na trzy kariery, to trochę im cienko poszło chyba. Ja. Spike 29 from west.
72 72, fast moving, two ship flankers, bra 290, 25 miles, 33,000. Okay, Chevy 2, przyjdźmy. Magic też one, po starcie z Senaki kontynuujemy angażowanie celów w waypointach 3 i 4. Stacz Magic, copy. Chevy 1-1, kieruj się na tankowiec Shell 1 i zatankuj. Spoko, bo wiesz, nie muszę jej używać. Nie wiem, kraj to fajnie. Magic Spring 1, przychodzimy na częstotliwość tankowca. Springfield Magic, copy. No,
Colt 1-1, Magic. Colt 1-1, podajcie status karkówki, którą robicie na grillu w lesie, w którym zaparkowaliście. No już ma się ku końcowi, właśnie jeszcze trochę musimy grzybków dozbierać. Magic przyjął. Dobrze obserwuj Viper, panel, wiesz, warningów. No patrzę, nic się nie dzieje oprócz tego strzelca. Tak musi... No to nie ta misja. Nie no, wiem, że nie ta misja, ale tak mu się nudziło, że popełnił samobójstwo? Być może. Dlaczego miałbyś jako jedyny śmigłowiec mieć jakiś, wiesz, fuck up, nie? Ze względu na te śmieszne usterki. No, właśnie nie wiem, ale widać, że mam pecha, no, takie kurwa życie. No chyba, że to przez ponowne, wiesz, gdzieś tam, no nie, bo ja też wchodziłem drugi raz do śmigłowca i... Ale mi nie wyjebało DCS-a, ja się po prostu pojawiłem jeszcze. No właśnie, może coś. No jakoś miałem to skrzynionego, no ale kurde, naprawiałem tyle razy, tak, tego DCS-a. No co to się może dziać z tym czymś. No może bo chociaż ten jeden nie odjechał. Tylko że z lewej strony trochę dziadowsko, bo cel jest po prawej, z tego co mi się wydaje. Naszego wejścia. No. Lepiej patrzeć, ci pompa paliwa prawa zaraz nie wyszła. Jak się coś źle doczyta i może, wiesz, ponowne wejście jakby po crashu na twojego śmigłowca spowodowało jakieś dziwne zawirowania w tej misji, w skrypcie, który on sobie tam odtwarza i coś się po prostu włączyło ci usterki. Patrz. Znaczy to jak ktoś padnie poważnego, to i tak pierdyknę na gębę, no i nic tego nie będzie. No więc z tej wysokości powinien spokojnie wylądować na autorotacji, tylko pamiętaj, żeby zdjąć trymer i potem bawić się wtedy kolektywem. Chcę się szybko się pomodlić. Pamiętaj, trym na zero, dziób do przodu, kolektyw w górę najlepiej drogi. Chcę 1, ja mogę spróbować go zmusić do wypuszczenia, bo do mnie się zgłosił. A 3-6. Częstotliwość tankera SEL 306. 306, dokładnie, nie zgłaszę. Może złe radio wybrane? Przewijam, proszę. Dobra, chwilę, zmienię na jakimś innym radio. Springfield i
1 i Chevy 1. Podajcie po kolei stany paliwa. Spring 1134. Chevy 1, 4, 3. Springfield 1, 2. Springfield mają niższe. Jeden ma wysoko dwójki, nie odbywa się. Copy that. Springfield 1, 2 ship i Chevy 1. Przerwijcie tankowanie, skierujcie się na kurs 015 i przechwyćcie 127, 50 mil, hot, 35 tysięcy. Chevy 1, copy. Spring 1 też, tak? Tak, wszyscy. Proponuję po prostu po strzale i od razu się kierować na Senaki do lądowania awaryjnego. Kurs był 04? Springfield 1 i Chevy 1 bra 015. Kierowniku, tutaj jak będziemy schodzić na górę, to tutaj tak wzdłuż takiej linii wysokiego napięcia jest taka ścieżka bez drzew, w tym się drapiemy. Green Vector 180, Scrum 180. Tak, tak myślałem, żeby tam wejść. Już mam Scrum 180. Dobra, ja idę małego postarać się położyć spać, także za chwilę będę, okej? Okay? Dalej. A jak ustawiłeś sobie waypointa? Magic, co u was? Sprinting Chevy, przechwytujesz tam tego gościa? Bo chyba się zwracają na mnie. Coś mi się wydaje, że jest RIP Dodge 1. RIP Dodge 1. No czołg mieli tam chyba tylko do zniszczenia, nie wiem, w tym rejonie. Kat, stan paliwa u ciebie. O kurwa. Którego Colta już pytasz o stan paliwa? Springfield 1-2, Kat. Jaki u ciebie stan paliwa? Springfield 1-2-6. Przerwij tankowanie i leć szybko na 3-6-0. Przyjąłem, podaj jeszcze raz kierunek. 3-6-0. Przyjąłem. Ostro na niego idzie. Chevy 1-1, Springfield 1-1, jesteście w merge'u, bandyta na 33 tysiącach. Ali. Chevy 2, Magic. Fox 2. Spar. Chevy 2, Magic, go.
Mamy wizual już z naciskiem Sukumi. Kontaktujemy się z wieżą i będziemy lądować. 25 mil do naciska. Szabi to kapi. Połowa. Dodge, one, magic. Body spike, 18-30 tysięcy. Ten docz nie odpowiada. Jak spojrzysz na prawie magic. Ramię teraz, to zobaczysz co robi docz właśnie. Z tego co widzę to spierdala przed rakietami. Docz one to Borsuk Magic. Docz one to zgłasz. Potwierdź, że zostałeś sam? Negatyw, stwierdzi, że mam brak kontaktu z jedynką, ale na to wygląda. Jaki status misji jest? Wykonuję odwrót. Zostało nam do zniszczenia kilka celów naziemnych, aczkolwiek możemy robić aborta. Copy that. Colt, tu jaka wasza decyzja? Springfield, Chevy, namierzasz ze mną tego gościa z przodu, co teraz jest flanking do nas? Mam rozumieć flanking na Irwin. Springfield, 1-2 do Alexa. Trzeba pokazać kowbojom, jak się walczy. Break, break. Chevy 1-1 i Springfield 1-1. Bandyta jest Colt, zawracaj się na południe. Chevy disengage. Viper, albo grubo, albo salę. Colt, tu potwierdź, że jesteście Irwin. Potwierdzam Irene. Kapitan. Chevy 1-1, Springfield 1-1 z powrotem do tankowca Shell. Chevy. Springfield 1-2 już ma wartości krytyczne paliwa. Prosimy o szybkie skierowanie na jakieś lotnisko. Springfield 1-2, Kat, jaki stan paliwa? 1700. To kto zgłaszał jeszcze raz ten stan paliwa krytyczny? Greenfield 1-2, 1700 paliwa. Greenfield 1-2, Kat, Roger, kieruj się na Senaki. Podaję ci kurs. Bra 2-2-2, 30 mil. Greenfield 1-2, potwierdzam. Nawet mam coś bliżej do ciebie. Kutaisi, bra 180, 21 mil. 3-1-2-3-1. Tak, Kutaisi 4-4 ekstra. Hyper, chodź na ciebie lewą stroną, był do nich aktywny w strzelce miast. Tak. Dodge, one to magic. Another magic.
takiego miejsca, gdzie oni będą podejmować tych ludzi. Tak, potwierdzam. Roger, wejdź w takim razie na overhead pattern na tym miejscem i po prostu wizualnie ich wspanie. Dodge 2 przyjem. Dodge 1 2. Wepsą. Wchodzę na ten wiem z tobą. Tak jest, bo przeciwnie stronie będziemy mieli wtedy
cieszyć się, że ci się udało. Wyjdziesz w braniu. Możemy
zamarkować, żeby odebraliśmy tych gości. Jak najbardziej goście zostali podebrani, wracajcie do was. Przyjąłem. Dobra, to najpierw wystartujemy, zrobimy kółko, ale ty jeszcze tą czwartą wieżę spróbuj zniszczyć, żeby to, to po starcie, jak my wystartujemy. Tak. Dobra, startujemy pojedynczo. Dobra, ja się odwrócę, żeby w lewo wystartować, będzie wam łatwiej. Poszukuję.
zmieniliśmy konwój, to nie jedzie tutaj do nas. Godzina 12:06 minut. Teraz przelatujesz nad drogą i ta droga, którą widzisz przed tobą, to powinna być ta droga. Dobra, żadnych komunikatów, zawijamy się do domu. O, czekaj, jest. To człon, Maciek, w momencie, kiedy kończy się las i zaczyna łąka i takie zapalowania, to tam idzie teraz. Obserwuję. Dobra, widzę, widzę. Tu jeszcze jakiś dwóch żołnierzy, ja wyląduję. Magic Spring jest łączą. To człon, Maciek, teraz przy hołd. Obserwujesz dym? Drugi. Obserwuję. To ląduj tam. Kapitan leci. Prawo trzeciej. To dwójka. Ale co tam osłaniać? Kapitan, człowiek jest na staru. Kolt 2 maczek. Dało się odnaleźć dwóch i poszukujemy dwóch zaginionych żołnierzy w rejonie zielonego dymu, który się pojawił na południe. Maciek przyjął. Tutaj to... Nie, odpadnie, nie, ale mam kontakty z tej... Kapitan... Jestem w rozwoju zielonego dymu, będę podchodził do lądowania. Natomiast tylko przyznanie broni precyzyjnej z uwagi na bezpośrednią bliskość zabudowań cywilnych. Są komendy do podebrania. Do Sevit, Pali. Bierzmy. Magic Spring is one, two. Springfield Phantom, masz... Nie, osłanię go, bo tam 2-3-1, no nie kombinujmy za dużo, bo jeszcze sobie krzywdę, który z nas robi. Będę robił zakręt w sprawę, będę robił nawrót. A ja jestem po starcie i w waszym kierunku się udaję. Mako 2-4, nie widzę tu żadnych kontaktów wrogich. W gotowości? Czekaj, grupy trochę do wylądowania, no ale dobra. Nie masz komunikatów? Nie masz komunikatów.
F11, tam F7. Nie mam. Dobra. Magic, Code 1. Każdy na go. Pierwszy w waypointie podebrani zostali nasi żołnierze. Został aktywowany ten drugi dym i jest komunikat, że od północy siły RED będą atakować. Więc... Tam, no niestety my nie mamy uzbrojenia, chyba żeby to zrobił Colt 2. Colt 2, słyszałeś? Colt 2 słyszał, Colt 2 angażuje. Jesteście? Colt 2 angażujemy. Dobrze, żółwiochy. Dobra, widzę lewy dan. Odbijam, bo już mi się lewy strzelec wykończył. Dobra, idę, mam 47% na lewym, idę. No, my się troszkę odsuniemy tutaj, za jeziorką. Widzicie mnie? Też oberwałem, oberwałem. Mayday, mayday, spadam. Strzelec, bo nie widzi, kurwa, ty gość. Airman down, Chevy 1-1, masz control? Masz wizualną parasolkę. Dobra, to ja ląduję, bo widzę, że wioska została obroniona. Spróbuję jeszcze raz podjąć. Akurat jestem na prostej do lądowania. Kapitan. Czy ty chcesz, kapitan, lądować? Colt, tu. Dobra. Magic status. W tej chwili wyeliminowaliśmy siłę żywą przeciwnika atakującą wioskę. Próbujemy jeszcze raz podebrać tych żołnierzy z wiochy i będziemy na to pozwolić. Kapitan. Szereg już nie widział, nie wiesz. Chyba, że zdążyło się załatwić. Nie, jak mówiłeś, że ich nie widział, to jeszcze wyszek mój ładował, ale oni byli schowani tutaj za drzewami, mógł ich z tamtej strony nie widzieć, z strony rzeki, czy tam wody, jeziora. Okej. Ja musiałem dosłownie nad nimi prawym bokiem latać, żeby tam zaczął do nich sypać. No, najważniejsze, że się udało. Magic 7, no joy. Nie czuję się dobrze latając blisko ziemi. Miejsce zderzenia jest bardzo blisko lotniska. Przyjąłem. Chevy 1, Roger, RTB. Copy. Będziesz musiał chyba wylądować, bo u mnie się tylko disembark pojawia, że jakbym chciał ich wyładować, także musisz tu na pusto wylądować, żeby ich móc chyba zabrać. Ja startuję i w lewo będę po starciu odbijał.
Viper, samolocik. Helikopter chyba bardziej. Na razie wszystko działa. Uważaj, kapitan, na drutę. Musisz takiego wyższego zapisu. Za tobą po prawej, Viper. Przejął. Możesz uprzedzić. Przejął z kratem. Strzeli 1-1. Magic. Do wyboru, Senaki, tutaj... Nie obniżaj tak mocno, zostaniemy na dobrej wysokości, żeby minąć tą górę. Przejdź, wróć na Stańca. Kapitan. Ale nie czekajcie na mnie z niczym. To czy przerzucimy najwyżej na debriefing. Będziesz leciał. Okej, super, będzie. Tam tym ruskim małym czymś się zbliża do drutów. Kapitan, uważaj do góry. Druty kolejowe? Cold 1, Cold 2, this is Magic. To kapitan, impreza nad jeziorem, to tam długo jeszcze? Okej. Jebnie w druty. Spoko. Walił za mocno w ziemię, mu się ogon odczepił. Ja myślałem, że to jest kolejowa trakcja z drutami, ale ja ją przypierdolił w ziemię i wtedy mu się rozpadł śmigłowy. Dobra, lecimy. Ominiemy tu tą górkę, żebyście się nie musieli wspinać. My już siedzimy sobie na wysokości, przelatujemy na górę. Dobra, to wracajcie indywidualnie, ja też indywidualnie. Nie no, polecimy z wami. Krzyka chyba nie ma, bo musiał iść ucieka uśpić. Także wracam sam. A, okej. No, zwalniam to. Widzę, czy pode mną jesteś. Czy ktoś tam za tobą jeszcze leci? Jest Krzycho chyba. Leci. No, dwóch leci.
ja gadałem jak do ściany, no dobra. Jak mnie słychać? Teraz zajebiście. Teraz dobrze. Dobra. Dobra, zamelduję do Magica wykonania zadania i stracenia kolta 1-3. Magic, kod 1. Kod on Magic. Magic, zadanie wykonane, ale przy podebraniu drugim razem straciliśmy kolta 1-3. Uszkodził śmigłowiec, ale załoga została zabrana. Także praca u mnie na pokładzie. Kofan, Roger. Straciliśmy tylko maszynę, niestety. Czy ta maszyna została rozebrana przez miejscowych wieśniaków, czy wysadziliście ją w taki spektakularny sposób, jak komandosi po tym, jak już tam ją... No, oczywiście, że została wysadzona. I zakładam, że odchodziliście w stronę zachodzącego słońca, nie obracając się za siebie, mając eksplozję za sobą, tak? No, jak najbardziej. Magic przyjął, wracajcie do bazy, jesteście ostatni. Kolt 1-1. Mamy 45 km do domu. Nie spodziewałem się, że głupie wieże mogą zablokować jakiś skrypt, bo będzie myślał, że to są wrogie jednostki, nie? No, to nie był chyba skrypt, to był zwykły ten, disembark. No, czy tam trigger, jeden chuj, ale był zablokowany przez te wieże, bo dopiero jak wybuchły te dwie ostatnie, to wtedy się włączyły te szpiety. No, ja też się tego nie spyszałem. Tak mówię, no jedyna rzecz do rozjebania tam to jeszcze były te wieże, nie? To mówię, a chuj, daj pocisnę. No teraz jest ładny widok. No. Trochę bliżej orła poza. Ale widoczność w tym śmigłaku też jest zajebista. To jest biuro, tutaj trzech przyjmuje. Urzęduję. Springman, może nas wyprzedźcie, lećcie z kursem 230 i lećcie z największą prędkością, jaką możecie, a my się podłączymy. A tak, weźcie na ADS 247. Będzie wam pokazywać drogę na lotnisko. Jaki tam ADF? 477. Przyjął.
ADF-a jako jeden długi i dwa krótkie? Nie, wiesz co, nie wiem jak ci to potwierdzić w ogóle, wiesz? To jest na pewno to. No nie, myślałem, że ty też go słuchasz. Nie, ja mam na wyciszonym to, wiesz? Zacznę powoli zniżać, bo lotnisko już w zasięgu wzroku. Dobra, hamujemy, bo ich zaraz wyprzedzimy. To może nie być to lotnisko, to nie jest to lotnisko. To dalsze. To dalsze. Nie? Tak, jeszcze stary tutaj się. Colt do Magica? No i wyprzedziliśmy ich. Colt 2 słucha? Colt do Magica, wy się kierujecie na Kutaisi? Tak. Potwierdzam, Magic. Dobra, bo na godzinie prawo pierwszej. Odległości 10 mil, tam jest ten wrogi konwój, także na to Kutaisi, jakbyście tak mogli delikatnie w lewo, takim delikatnym łukiem w lewo się skierować. Co tam tak będzie? Z porodkami uciekaj na lewo. Przyjął. Pod nami Mi-8. Także delikatnie w lewo, jakieś, nie wiem, 40 stopni i później
mini poprawka w prawo, żeby jakby nabrać trochę separacji tam. Echo od 1 i 2 przyjęliśmy. Lotnisko w zasięgu wzroku, podchodzimy do razu. To jeszcze pierwsi orzeł, bo nas wyprzedziliście, my sobie tutaj za wami polecimy. Dobra. Thank you.
patrzę, gdzie jesteś. No nie wiem, ci chyba teraz. Tak, tak, już cię widzę. Wyjebiecie czy nie? Znając życie nie, bo to koniec misji. Kolejna słup?
Viper troszkę podleć. No dobra. I wyjebał. Pa, Viper, podziemy się, zapadasz. Call 2 Magic. Dobra, wyłączam i wychodzę. Przyjął. Call 2 Magic. Thank you.